Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie, jak wzbudzić żal doskonały? Posłuchajcie odpowiedzi. Pytań i porad w tym temacie jest bardzo dużo. Chodzi o żal doskonały, aby być w kondycji wolnego serca, teraz kiedy mamy duże ograniczenia, aby pójść do spowiedzi. Niektórzy się mobilizują w jakiś sposób, idą do spowiedzi. Inni z różnych racji powiedzą, że to jest niemożliwe, żeby teraz pójść do spowiedzi. A w takim razie, jak wzbudzić żal doskonały, z którym stajemy przed Bogiem, który daje nam całkowite przebaczenie grzechów, ale jest też w nas intencja, że jak tylko będzie możliwość, to się z tych grzechów wyspowiadam. Natomiast Bóg grzechy przez żal doskonały odpuszcza, kiedy mamy niemożliwość spowiedzi. I jak to zrobić? Otóż chcę was poprowadzić w tym, ponieważ to nie chodzi o to, że wyjaśnię, jak to zrobić, tylko chcę was przeprowadzić w żal doskonały. I za chwilę puścimy materiał, który nagrałem, właśnie w modlitwie wejście w żal doskonały. Chcę was prosić o to, żebyście w miarę... Kto z was chce oglądać dalej? Bo ktoś powie, że nie chce dalej, bo... Przygotuję się do tego za godzinę albo być może. Czyli nie będę was instruował, jak to zrobić, tylko razem z wami przejdę przez to modlitewnie. To potrwa około 10 minut. Więc jeżeli ktoś z was chce zaraz skończyć, no to niech subskrybuje nasz kanał i kciuk w górę. To już można zrobić teraz. Ewentualnie prosimy też o komentarz. Kto z was modlitewnie chce przejść to, to proszę, żebyście nastawili się przez chwilę. Dajcie sobie minutkę, dwie, zróbcie wtedy pauzę, żeby duchowo w to wejść. I proszę was, żeby to był czas na kolanach. Chyba, że nie macie takiej możliwości, bo chorujecie, bo... Natomiast te 10 minut na kolanach przy wchodzeniu w żal, to może być bardzo, bardzo dobre i do tego was zachęcam. Potrzebne jest pragnienie żalu i po prostu miejsce jakieś takie duchowe, że ja mogę zamknąć oczy i wejść teraz w modlitwę, do czego was zapraszam. Kto ma zdrowe kolana i może, to spowiadamy się naklęcząco. Kto ma jakąś trudność, to oczywiście niech będzie w innej postawie. Także niech to 10 minut będzie takim czasem wzbudzenia żalu doskonałego, na ile taką mamy kondycję i możliwość. I chcę cię prosić na początku, Duchu Święty, o to, żebyś nas sam w tym poprowadził. Każdego z nas, z naszym sercem, żebyś tak poprowadził nas teraz w tej modlitwie, żebyśmy doświadczyli skruchy w sercu, żalu doskonałego takiego, jakiego możemy w tym momencie, do czego możesz nas zaprowadzić i na co się poddajemy Tobie. Więc proszę Cię, Duchu Święty, Ty sam ogarnij nasze serca, Ty sam ogarnij nasze myśli teraz, nasze uczucia, nasze ciało. Daj nam patrzeć na Ciebie w taki sposób, abyśmy zrozumieli, czym jest nasz grzech. I proszę teraz każdego z was, żebyśmy przypomnieli sobie kilka ważnych grzechów z ostatniego czasu, które chcielibyśmy wyznać na spowiedzi. Mamy tę trudność ze spowiedzią sakramentalną. Zrobilibyśmy to. Zwłaszcza miej przed oczami te, które najbardziej cię zawstydzają. Być może to nie są te najcięższe grzechy, ale te do żalu często bardziej potrzebne są grzechy bardziej zawstydzające. Postaw je sobie teraz przed oczy. Grzechy zawstydzające wobec moich bliskich, w relacjach, w modlitwie, upartość, małostkowość, być może jakaś mała rzecz, a upierałem się, co mnie zawstydza.
I w tej sytuacji, w której jesteśmy, też może być pomocne, żebyśmy przypomnieli sobie te najcięższe grzechy z naszego życia, które nam Bóg odpuścił, ale które też pokazują naszą nieczystość, naszą grzeszność, nasze zło w sercu. Chociaż taki jeden grzech miej przed oczami. Zawstydzający najbardziej. I chcemy z tym wszystkim teraz, Panie Jezu, co mamy w sercu, co mamy w głowie teraz, w naszych myślach, chcemy pójść na Golgotę, pod krzyż. Chcemy przejść pokrótce przez cztery stacje na Golgocie. Odarcie z szat, przybicie do krzyża, śmierć i zdjęcie z krzyża. Chcemy z tym stanąć przy Tobie. I najpierw popatrzmy przez chwilę na ogołocenie Pana Jezusa, mając przed oczami te ciężary grzechu swoje, jak Jezusa stawiają nagiego, brudnego, zakrwawionego. Proszę Cię, sam w sercu powiedz Jezusowi: Panie Jezu, przepraszam. Panie Jezu, przepraszam, że to się, że stajesz taki ogołocony przeze mnie. Przepraszam. Kolejna stacja na Golgocie to krzyk Jezusa w momencie, gdy Go przybijają do krzyża. Spróbuj usłyszeć uderzenie za uderzeniem w gwóźdź i krzyk Jezusa z bólu. I mając przed oczami swój grzech, proszę Cię, powiedz w sercu sam: Panie Jezu, przepraszam. Spróbuj usłyszeć, jak można wrzeszczeć przy tak zadawanym bólu. I powiedz Jezusowi: przepraszam w tym wrzasku, który jest Jego cierpieniem. Panie Jezu, przepraszam. Wstańmy w podobny sposób, podnosząc nasze głowy już na krzyż. Na ostatnie ciężkie oddychanie Pana Jezusa. I pod krzyżem bliscy najprawdopodobniej beze mnie. Wchodząc w grzech, uciekam spod krzyża.
powiedzieć, patrząc na to puste miejsce, w którym powinienem być, że powiedzieć: Panie Jezu, przepraszam. Spójrz na Maryję, na Jana, na ból matki. Panie Jezu, przepraszam. Jeśli chcesz dopowiedzieć: żałuję. Panie Jezu, przepraszam, żałuję. To powiedz tak w sercu. I ostatni moment pod krzyżem, ostatnia stacja pod krzyżem. Ściągają Pana Jezusa i martwego, zakrwawionego kładą na Maryi. Wkładają w jej ręce. Popatrz na zakrwawione ręce Maryi, ściskające Jezusa, całujące Go. I powiedz Maryi: Maryjo, przepraszam. Ona też jest naszą pośredniczką. W tym byciu matki, czy w tym, co ona przeżywa i jak to wyraża, powiedz jej jeszcze raz: Maryjo, przepraszam. Spróbuj popatrzeć Maryi w oczy. Maryjo, przepraszam. Spróbuj zobaczyć w jej oczach tajemnicę miłosierdzia. Co nie zmniejsza bólu. Maryjo, przepraszam, żałuję. Na koniec spróbuj być dalej pod krzyżem, pustym krzyżem z Maryją, z Jezusem. Jeszcze przez chwilę muszę powiedzieć: Panie Jezu, przepraszam. Maryjo, przepraszam. Czy moje słowa mają jakąś wartość? Czy one coś znaczą? Ty, Boże, i tak wszystko mi przebaczyłeś, zanim powiedziałem przepraszam.
Pobądźmy przez chwilę, patrząc na Maryję, patrząc na Jezusa w jej rękach, słuchając bólu Maryi. Bogu dziękuję za to, że przeszliśmy razem tę drogę, drogę spotkania z Bogiem pod krzyżem. Możecie z tego bardzo często korzystać, dopóki jest epidemia, dopóki macie trudność w tym, żeby brać udział w spowiedzi sakramentalnej. Wracajcie do tego odcinka i wchodźcie w żal doskonały. Do tego Was zapraszam. Jeszcze raz proszę, żebyście dali kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał, powiedzcie o tym materiale swoim bliskim, żeby też mogli z tego skorzystać. Zapraszam Was dalej, żeby trwać jeszcze w tym doświadczeniu do modlitwy teledyskiem Pasja, który kontynuuje to spotkanie z Bogiem. Tutaj go macie, kontynuuje spotkanie z Bogiem, które mieliśmy podczas żalu doskonałego. Z Panem Bogiem.